sobie dzisiaj pierwszy odcinek z serii Five Nights at Freddy's 1. Dużo ludzi myślę, że chyba kiedyś pisało, żebym nagrał FNAF-a. Trochę grałem, ale tak naprawdę nigdy ani jednej części nie przeszedłem w całości. I myślę, że po to robię tą serię, żeby przejść wszystkie części. Może nawet Security Breach. Mamy pierwszą noc, 12 godzinę. Oczywiście gościa ochroniarza, który tutaj chyba pracował, no i dzwoni do nas. Co ja więcej powiem? Chciałbym przejść tutaj wszystkie części. Myślę, że nawet daily bym mógł zrobić z FNAF-a, jeżeli by mi się udało. Oczywiście miutko, bo nie mam zamiaru ciebie słuchać. No i pierwsza noc to nie jest zbytnio, wiecie, coś specjalnego, no ciężko tego nie przejść. Chociaż muszę wam się pochwalić, że Nex mnie zainspirował do nagrania tej serii, ponieważ bez niego możliwe, żebym nie wpadł na pomysł, żeby po prostu, wiecie, tak wszystkie części naraz nagrać. Typu nie naraz, no wiecie o co chodzi, nie? No, mamy tutaj Pirate Cove'a, z którego wychodzi nam Foxiak, Bonnie, Chica, no i Freddy. No, ogólnie 12, no to raczej nic specjalnego się nie będzie działo chyba. I teraz, nie wiem, która jest godzina teraz, ale jeżeli to widzicie około może... Jeżeli to widzicie 5 lutego, w dzień, w którym jest High League, ale to nieważne, widzicie to 5 lutego, to znaczy, że nagrywam to dzisiaj, bo raczej mi się wydaje, że pierwsza noc to nie jest problem. Chyba. Nie no, żartuję. Ogólnie jak grałem na swoim tam kiedyś save'ie, no to byłem chyba w jedynce w 3 albo 4 nocy, nie? Mamy pierwszą, nie wiem, czy już wcześniej pierwsza była. No jak widzicie, nic się tu nie rusza, więc nie wiem, może... poczekamy chwilę. Mamy godzinę 2. Jak widzicie, no nic się tutaj totalnie nie dzieje, no bo to jest pierwsza noc i zakładam, że dopiero 4 mi, nie wiem, Chica się ruszy albo Bonnie, no bo wiecie, to jest... totalnie FNAF. Co ja tu więcej nie wiem, mogę powiedzieć. No, totalnie na początku to jest nudna gra. No, według mnie Scott trochę tutaj zrąbał, że to aż tak nudno na początku jest pierwszej nocy. Nie wiem, powiem... O, ktoś się rusza! Gratulacje! Połowa nocy, znaczy godziny 2 i w końcu Bonnie się ruszył! Gratulacje dla ciebie, Bonnie! Wow! Jest już 3. Bonnie rusz się w końcu, nie wiem. W końcu, ale dobrze, że się chociaż ruszył, nie? Bo na przykład taka Chica cały czas sobie stoi, nie? Jestem ciekaw, kiedy on się cały czas, nie wiem. Będę po prostu mówił jak największe, nie wiem, głupoty albo coś. I to chociaż i tak tą noc pewnie pierwszą macie tak pociętą, że to jest masakra, bo to jest tak nudne. A jak widziałem Nexę, to on się tak srał na tej pierwszej nocy. Nie wiem. Śmiesznie mi się to oglądało. Fajnie, jakby Nexę to oglądał. Chociaż wiem, jakie wyświetlenia są teraz, to naprawdę, żeby z 1000 osób akurat Nexa to oglądał, to śmiesznie. Chociaż może ten film ma więcej wyświetleń. Możecie napisać, ile z wyświetleń w komentarzu, jak to oglądacie. Dobra, Chica cały czas siedzi. W sumie Foxy'ego nie patrzyłem. O, Foxy! Foxy. Nie, no ale ten Bonnie to zadumca, przecież 4 już jest. Pewnie nawet nie zdąży tutaj przyjść, nie? To jest... najśmieszniejsze. O! Chica się rusza! Gdzie jest? Nie no, tu nie może od razu być, nie? Śmieszne, jakby tu była. Nie no, ale dobra. Ja mam naprawdę schizę. Przepraszam, że aż tak głupi jestem, że... po prostu... nieważne, może nie będę się tłumaczył. Ale Chica zniknęła, nie ma jej w ogóle na kamerach. Dobra, sprawdzamy te kamery najbliżej nas. O, Bonnie w końcu podszedł, ale nie wiem co z Chicą totalnie. Okej, jest w kuchni, dobra, jest stabilnie na razie. Czekamy, aż on się ruszy. Że jak się na niego patrzy, to on się nie rusza chyba. Na Boniacza. Bonnie. Mamy właśnie 5. Chciałem powiedzieć, że zaraz mamy 5. Na razie nic nie ma, możemy zobaczyć kamery. Bonnie siedzi stabilnie, Chica się ruszyła, no ale na razie jak widzicie nic się nie dzieje. Po prostu przeczekam do tej 6 i tyle, nie? 40%, więc tak naprawdę jakbym teraz zamknął wszystkie drzwi i czekał, to w sumie chyba by się nic nie stało. Ale ja wam powiem, że tak dawno we FNAF-a nie grałem, że nie wiem, coś mi się wydaje, że źle zrobię, że nie zamknę drzwi i że mi wyrąbię po prostu. Ja pierdzielę, Foxy! W pierwszej nocy?
jestem nieaktywnym graczem. O co wam chodzi? Dobra, bo w sumie mogę trochę pochodzić po kamerach, żeby nie było, że mi Foxy zaraz wydupi. Więc tak pochodzę po wszystkich. Nie wiem, czy to tak należy, ale... Albo po prostu będę mieć na nim kamerę, tylko wiecie, co jakiś czas będę zerkał. Ale serio, ja się tego nie spodziewałem, że może być... Miałem tak wyrąbane, że nie miałem świadomości, że może być Foxy w pierwszej nocy. Lisiasty. Pozdro dla fanów Elevena. No, będę chodził po tych kamerach tak w razie czego, nie? Mamy pierwszą. W sumie nie wiem od kiedy. Nie wierzę w to, że nie mogę... W sensie, no dobra, no nie jest to problemem, ale że mi Foxy wydupił pierwszej nocy. To jest naprawdę dla mnie jakieś takie troszkę... niepojęte zbytnio. Ale, no wiecie o co chodzi, wiecie. Jak już widzieliście w ogóle, to właśnie o drugiej podobno nic się nie dzieje w nocy pierwszej. Więc nie zdziwiłbym się, jakby oni się zaraz ruszyli, albo chciałbym w ogóle, żeby się ruszyli, bo tak nudno jest. Zresztą, dobra, w sumie pochodzę po tych kamerach, bo jeszcze będę... graczem, który nic nie robi, tak? Pochodzę po tych kamerach. Dobra, jestem bezpieczny jak na razie. Nie wiem, pozamykam te drzwi, popatrzę tutaj, nie wiem. Jaki nieaktywny gracz, o co im chodzi? Szkoda, że się zaltabować nie mogę, ale 70%, więc good wynik chyba. Ale Foxiak na razie lisiasty sobie śpi, więc myślę, że jest dobrze. Dobra, uwaga. No nie ruszałem się, no taka tu jest nudna gra, no nie wiem. Bo zamykam se drzwi, że niby nie jestem nieaktywnym graczem. No nie chcę się na tego, w sensie... Co, nie wiem, ja się aż wstydzę, no. Sorry, że aż tyle o tym wspominam, ale... No przepraszam. Ja wiem, że nie wiem. A co ja powiedziałem? Wiem, że nie wiem? Chodziło mi, że wiecie, nie jestem już takim początkującym graczem jak Nexe i trochę mi jest wstyd, nie powiem, że nie. Nie wiem, nie mogę w ten nos jego trafić. O, o, o! Nie, no ale że ja jestem nieaktywnym graczem? A może się po prostu na niego nie patrzyłem. No ale patrz, nikt się tu nie rusza. Tylko Foxy umie po prostu zrobić pierwszy ruch, nie? Bardzo dziwne. Dobra, może już teraz będę normalnie grał. I patrzył wszystkie kamerki. I tak dalej. O, no i to mi się podoba! Dobra morda! W sumie, czy ten... Mamy, powiedzmy, zaraz czwartą. Chociaż nie wiem, w sumie, czy mam zaraz czwartą. A mam 60%. Prawie nic nie robiąc. W sensie, ogólnie, ja wam mogę powiedzieć taktykę, jaką wiem. W sensie... Wiem, jaką taktyką przejść całą grę, tak? Bo mam, powiedzmy, kolego mojego brata. Powiedzmy, że przeszedł chyba. I z tego, co właśnie wiem... To gra się, w sensie wiem na przykład jaka jest taktyka na Freddy'ego, czyli na przykład zamykasz sobie tu drzwi i dopiero możesz wtedy patrzeć kamerę, bo ci inaczej wydupcy. Albo... Słyszę chyba Foxy w kuchni. Jezu, jaką Foxy? Co ja... Jakiego Foxy? Boże, nie wiem. Co ja gadam? Okej. Okay. Mamy Chickę, która jest już bardzo blisko. Bonnie się rusza. Bonnie jest w tym miejscu. Na razie raczej chill jest, chociaż już się zaczynam powoli... martwić. Po prostu będę się patrzył lisiastego. Okej. Okay. Where are you? Mamy czwartą. Nie no, jak ja przegram pierwszą, to będzie taki wstyd. W sensie pierwszą nos. Naprawdę, dobra, zamykam w sumie wszystkie drzwi. Wydupcone. Nie wiem, czemu ja się boję pierwszej nocy. To jest dla mnie... Co to... Chica się cofnęła? Okej. Okay. Jest w kuchni. Nie wiem, w sumie, czy jest w kuchni. A, mam zamknięte kamery. Znaczy drzwi. Jak może mieć zamknięte kamery? Co ja w ogóle wygaduję? Dobra, po prostu tak sobie będę siedział, chociaż... Czy to jest bezpieczne? Mogę w sumie tak siedzieć, bo tu mamy... lisiastego, który nie wybiegnie chyba teraz, bo już jestem bardziej aktywnym graczem. Tak mi się wydaje. Teraz, dobra. Chica jest w kuchni. Czemu nie mogę trafić, dobra.
Czy Bonnie idzie? Nie widzę Boniego, więc trochę mnie to martwi. Nie wiem, no tak sobie wolę siedzieć po prostu. Jest piąta. 30% w jakąś minutę. To nie zużyję, na pewno nie zużyję. Więc jedyne, o co się muszę martwić, to teraz Chica. Która jest chyba w kuchni. Tak, jest w kuchni. Tu nic nie ma. Jezu, czemu się tak sram? Nie wiem. Dobra, po prostu sobie tak będę siedział do końca nocy. Boże, ta rozgrywka zaś nudna. Dobra, popatrzymy sobie Lisia z tego w sumie. Nie, no nie, nie w dupcy chyba. Boję się trochę co z Chicą. Dobra, jest w kuchni, dobra. Lisiasty stoi w miejscu. Bo oni nawet nie wiem, on się nawet stąd nie ruszył. Chica cały czas w kuchni, to ja nawet mogę to wyłączyć w sumie. O, no przeszedłem. Nie wiem, co ze mną nie tak, że ja pierwszej nocy nie mogłem przejść. Dobra, może nie, że nie mogłem, ale byłem zbyt nieaktywnym graczem. Ale drugą noc już oczywiście was zaproszę na drugi odcinek. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia pewnie jutro, bo tak mi się wydaje, że chcę z tego zrobić daily. Nara.